22 kolejka Bank Spółdzielczy w Leśnicy 4 Ligi Opolskiej. Jesteśmy po meczu LZS-u Starowice Dolne z MKS Gogolin, a ze mną przed kamerą jest trener gości, pan Adrian Pańczkowski. Dzień dobry, witam. 5 meczy wiosennych, 5 wygranych, w czym taki fenomen? Myślę, że w ciężkiej pracy, no. Mamy fajną atmosferę, troszeczkę zimą ten nasz zespół się zmienił, troszeczkę go przemodelowaliśmy. Doszli młodzi zawodnicy, niektórzy wracają po kontuzjach, więc troszeczkę ten zespół jest zmieniony, ale czy fenomen, no to co było tutaj dzisiaj widać, przede wszystkim to jest kolektyw, tak, jest kilka indywidualności, ale przede wszystkim to jest zespół walczący, biegający, chcący wygrać, cieszący się z tego grania i myślę, że to dzisiaj było bardzo, bardzo dobrze widać. Myślę, że to jest klucz do tego, że te wyniki są teraz takie, a nie inne, czyli można powiedzieć rewelacyjne. Do tego doszła, myślę, fajna praca zimą, dużo lepsza frekwencja niż miało to miejsce wcześniej na treningach i tak możemy to jeszcze kilka rzeczy wymienić, natomiast no mówię tak, cegiełka do cegiełki i układa się to w całość. W rundzie jesiennej, jeśli się nie mylę, wygraliście tylko jeden mecz wyjazdowy, a teraz 3 zwycięstwa, 3 mecze, 3 zwycięstwa. Jednak wracając do dzisiejszego meczu, pierwsze 12 minut no to kompletna dominacja Starowic, a później strzelacie bramkę i zaczynacie grać swoje. No ja bym się nie zgodził, że kompletna dominacja Starowic. Każdy może mieć swoje zdanie. Ja uważam, że zagraliśmy dzisiaj bardzo mądrze, celowo się wycofaliśmy. Wiedzieliśmy, że Starowice to głównie gra na szybką kontrę, stały fragment i ewentualnie dłuższa piłka w głośne sektory boiska. Chcieliśmy tego uniknąć, daliśmy im troszeczkę pola. I myślę, że mecz mieliśmy cały czas pod kontrolą. Szczerze powiedziawszy, nie przypominam sobie sytuacji podbramkowej Starowic czy groźnego strzału. Mogli prowadzić z błędu, natomiast ja takiej sytuacji nie mam. Znaczy głównie chodziło mi o to, że gdzieś Starowice starały się kreować sytuację, a wy nie mieliście w tych pierwszych 12 minutach do momentu tego rzutu karnego akcji pod bramką gospodarzy. No to znaczy tak, no wiecie, mieliśmy ten moment, grało się 90 minut, nie chcieliśmy się tutaj rzucać na chmura, chcieliśmy wyczekać przeciwnika, udało się wyczekać, strzeliśmy gola. Powiem więcej, z tych sytuacji co dzisiaj mieliśmy, to myślę, że mecz mógł się spokojnie skończyć wynikiem 5-0 i nikt by nie miał tutaj pretensji, natomiast mieliśmy 3-4 jeszcze takie stuprocentowe sytuacje i można je było skończyć, ale one były w dalszej fazie meczu, kiedy przeciwnik już się coraz bardziej otwierał, choć do przerwy trzeba przyznać, że bramkarz gospodarzy tutaj dwa razy uratował końcówkami palców zespół gospodarzy od straty bramki. Mieliśmy słupek, mieliśmy sytuację z 5 metrów samego bramkarza, więc naprawdę no, dzisiaj uważam, mieliśmy mecz pod całkowitą kontrolą. Nie było momentu, kiedy Starowice zepchnęłyby nas do bardzo głębokiej defensywy, a jeżeli nawet chwilę byli na naszej połowie i byliśmy dość nisko, to było to celowe działanie po to, żeby przejąć piłkę, odjechać z kontrą. I te kontry dzisiaj były bardzo dobre. I tak na koniec, pan sobie zdaje sprawę, że w tej chwili jesteście najpoważniejszym kandydatem do zajęcia 5. miejsca na koniec sezonu. Wie pan co, no my nie podchodzimy w ten sposób. My cały czas wiemy, w jakich realiach żyjemy, w jakich realiach pracujemy, współpracujemy ze sobą, jaka jest sytuacja w naszym klubie, jeżeli chodzi o finanse, o te wszystkie inne rzeczy. Budujemy zespół cały czas na chłopakach z okolicy, na swoich zawodnikach, jeżeli nawet nie swój, to z bardzo bliskiej okolicy. Teraz dochodzą do nas kolejni juniorzy właśnie w ten sposób, w budowaniu zespół. Więc tutaj u nas na pewno żadnych jakichś takich punktów nie będzie, my się nie podpalamy w ten sposób. Znamy swoje miejsce w szeregu, jesteśmy świadomi tego, że jak wszystko gra, to jesteśmy w stanie się w tej czwartej lidze utrzymać. Natomiast wiemy też, że są drużyny dużo mocniejsze od nas kadrowo i finansowo. Ale to nie znaczy, że my nie zrezygnujemy z walki o jakąś tam wyższą kartę. Naszym celem przed sezonem było i tak samo przed rundą utrzymanie. Dalej tak jest, dopóki go sobie nie zapewnimy, to walczymy o to. Jak zapewnimy sobie utrzymanie, to zobaczymy, jak wygląda sytuacja w tabeli i będziemy starali się ubrać jak najwięcej. Dziękuję za wywiad. Ze mną przed kamerą był trener MKS-u Gogolin, pan Adrian Pańczkowski. Dziękuję. Wszystkim życzę zdrowych i spokojnych. Dziękuję.